Spokojnie, mamy Robię czas to pierwszy raz, więc do bardzo rana to. przepraszam. Do rana mamy czas. No, to już mówiłam, to jeszcze słyszeliście, prawda, jak Tak, mówiłam o tak, tym, tak, tak. że Tomek dał mi książkę jako nagrodę w tym konkursie, więc muszę opowiedzieć, jak to zrobiłam. Więc jak ja mam zdjęcia Księżyca, to najpierw zaczynam wyrównywać je w programie PIPP. Ładuję zdjęcia. Tutaj trzeba zaznaczyć, że to jest Solar Lunar Full Disk. Tu są kolejne input options. To są takie ustawienia, potem processing options. To tutaj można dać convert to color to monochrome, albo odhaczyć to, żeby zostawić, żeby było kolorowe. No i jak jest większe zdjęcie, no to tutaj też nie pozwalam, żeby kropował. Takie są parametry kolejnych ustawień. I tutaj output options dodaję, żeby to wypluwało jako plik AVI. No i daję mu do processing, start processing i on stakuje. To robię w formie prezentacji, bo stakowanie no to by dosyć długo zajęło. Później otwieram to w programie AutoStacker. Ten awik przy takich ustawieniach daje analyze, on pokazuje, jakiej jakości są te staki i daje około 50 zdjęć z tego, co wrzuciłam, żeby tyle zestakował. Potem tutaj mu daje place apex grid i on ustawia takie kwadraciki, po których stakuje to zdjęcie i uzyskujemy coś w tym stylu, a naszym celem jest uzyskać takie zdjęcie. I teraz postaram się pokazać, jak to robię. Widzę, że to oprogramowanie to jest to samo co do słońca, co nie? Tak, dokładnie to samo robię, co przy słońcu. I teraz też mogę zrobić tak, jak Dariusz pokazywał, żeby otworzyć w IMPPG. Program jest taki. Ale wyszłaś teraz z tego, z Tak, prezentacji. bo prezentację już skończyłam. Przeszłam teraz do programu. I jest program IMPPG i to zdjęcie, które mam zestakowane, to są zdjęcia księżyca. Ja wcześniej je zestakowałam, mam wersję monochrom i kolor. To zacznijmy od kolor. Ten program IMPPG jest, to jest darmowy też. Darmowy jest, no. I teraz to się pojawia. Widzicie teraz księżyc na ekranie? Tak, widać. No. Więc można zrobić rozciągnij. I to jest w tym kwadraciku, który jest zaznaczony, więc żeby mieć taki ogólny pogląd, to tak sobie zrobię. On tu chwilę robi. O. Tylko on I jest chyba odwrócony. to dopiero w Photoshopie go, bo to jest z tego, ze sprzętu, no z tego, co odwraca. To co jest z prawej strony, to normalnie powinno być z To lewej. w Photoshopie odwrócimy.
I możemy tak, tutaj jeszcze jest sigma od dekonwolucji, więc troszeczkę możemy wyłączyć. Widać księżyc? Tak. Już jest to samo, co było. No, to teraz, jeśli chcemy zobaczyć, jak to tam nam się wyostrzyło, to można sobie tutaj na takim zoomie to sobie przybliżamy. Jeszcze troszkę przybliżymy. O, i teraz, jak zwiększamy sigmę, to widać, że się wyostrza, prawda? I to tutaj sobie próbujemy więcej lub mniej. To wszystko zależy od tego, co lubimy. Czy przedobrzyć, czy nie przedobrzyć. I jak już tak wybraliśmy, to możemy to zastosować do całego księżyca. To wtedy troszeczkę potrwa. Tutaj pokazuję ilość tych procent roboty. I to tak wygląda. Można troszeczkę jeszcze tutaj rozjaśnić. O, i tym kwadracikiem dajemy, żeby to zapamiętał do całego obrazka. Plik zapisz. I damy tutaj nazwę lekcja. Teraz zamykam ten program. Następny ekran otwieram w Photoshopie to zdjęcie. Okay. I teraz tak. Pobieram warstwę. Daję tutaj. Autotony, Ctrl Shift L albo autotony. On się robi taki. Tutaj daję mieszanie na jasność. I widać, że ten kontrast się poprawia. Spłaszczam. Powielam warstwę. Obraz dopasowania autokolor. I teraz obraz dopasowania. Barwa nasycenie. Nasycenie. I daje mieszanie kolor. Myślisz, że z monochroma wyjdzie kolor? No właśnie, zły otworzyłam. Otwórz. Sorka. Jeszcze powtarzam. Jasność, spłaszcz. Autokolor. Barwa nasycenie. Można za bardzo przesadzić. I teraz daję
mieszanie kolor i jeszcze daję filtr rozmycie Gaussa. To około 5. To wtedy tak w miarę wyjdzie. Ok. Jeszcze tak spłaszczam. Powiel warstwę. Filtr kamera RAW. I tutaj w tych ustawieniach optyka biorę usuń otoczkę. I klikam w tą otoczkę, co się tutaj zrobiła. Widać, że zniknęła? Spłaszczam. No i można jeszcze troszeczkę dodać kontrastu. Jasność, kontrast. Można kontrastem albo jeszcze skopiuję warstwę tła. A ten obrytelek to później, na samym końcu. Tak. Można też krzywymi się pobawić. No to tak jest z krzywymi, a tak to było z kontrastem. No to już jest kwestia gustu, co się komu podoba. Jeszcze tutaj trochę tej zieleniny zostało. To ja to robię w ten sposób, że korzystam z takiej wtyczki, którą można za darmo ściągnąć, Hasta la vista green. O, widać, zniknęło tutaj to, co było. To zielone. Spłaszczam. I to spłaszczanie to co powoduje? Bo ja to robię na warstwach, więc spłaszczam, żeby to było jako jeden obraz. Czyli to jest jakby odpowiednik scalenia warstw, tak? Tak, to jest scalanie, tak. No i obracam. Jeszcze raz w lewo. Jeszcze raz w lewo. I mamy tak, jak było to, co widzieliśmy. No i wyszedł kotek ładnie. I to jest koniec. To możemy zapisać lekcja obrobiona. Pytania jakieś może do Kasi? Ja bym miał, jeżeli mogę. Bo ja sobie wynotowałem po kolei te programy. Ten PPP to on służy do zrobienia awika ze zdjęć, tak? Pojedynczych, które robimy. No i on trochę wyrównuje, bo to nie zawsze jest idealnie. I potem ten autostacker, a autostacker nie ma możliwości zestakowania zdjęć, musi mieć awika. Znaczy można też mu tam w tym PIPP można dać, że wypluwa nie tylko awika albo tify. Zdjęcia. A, czyli ten PIPP to on właśnie wyrównuje, tak? Tak. I jest opcja, można sobie wybrać albo, że to będzie ileś tam zdjęć, które potem się do tego autostakerta wrzuci, albo awika się wrzuca. Ile mniej więcej zdjęć tak trzeba, żeby były takie fajne rezultaty, jak tutaj masz? Wiesz co, to jest chyba 50 zdjęć. Koło 50 najlepiej. Ja to robię z aparatu, bo tam jak są ci nasi wspaniali, co robią zdjęcia księżyca, takie cudeńka, to przecież oni kamerami to
chyba Kilka dużo tysięcy więcej. można wyjść. No, dużo Tak, więcej tylko że rzucają. kamerka ma przeważnie mniejsze pole widzenia, nie? I tutaj raczej robią takie wycinki. No i A potem tutaj jest jeszcze muszą zrobić z tego tą mozaikę. 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 Nie, to piękne, pięknie wychodzi. Nie weźcie Dzięki. pod uwagę, że No nie możesz wrzeszczeć, no. 50 zdjęć zrobi i potem do staka wrzuci 50%, czyli de facto w finalnym wchodzi 25, na no. 25, tak. A dla takich algorytmów, które tam uśredniają, stakują, to takie minimum to jest około 15 plików. A to jest jakim ogniskową robione? To jest. To było to, co ma Robert, to jest chyba 600, prawda? Tomek? Możliwe. Chyba 600. I Olympusem moim to on ma krop 2. To tą dwójeczką robiłaś, tak? Tak, piątką, dwójką. 5 lat, tak. To ja mam teraz pytanie, Kasia, jeszcze do ciebie, jak składałaś tą Wenus? Dobra, już. Wszystko to zamykam. Jeszcze mogę zapytać, Tak, jakim oczywiście. aparatem, pełną klatką, czy... Nie, Olympusem mikro 4 trzecie OMD M5 dwójka. Wielkość piksela 3,75 mikrona. A, już Tomek sprawdził. Liczy. Widzicie teraz mojego Photoshopa? Tak. Dobra. To od początku. Chcecie, żebym od początku złożyła to zdjęcie? To Tak. trochę potrwa. Już. Jak No, możesz. tutaj są zdjęcia, które były wzięte, bo ja ich zrobiłam chyba z 3000, no bo tak strzelałam serią. No ale wybrałam do tego zdjęcia tylko 8. Jak możesz, to mów dokładnie, w co klikasz i po co klikasz, bo wiadomo, że dla ciebie może być to oczywiste, a dla innych nie, ok? Dobrze, przepraszam, już powtarzam. Otwieram pierwszego RAWa. Otworzył mi się w Camera Raw. Tutaj podstawowe, troszeczkę tam ekspozycję podciągnęłam, zwiększyłam kontrast. Koloru troszeczkę dodałam. W szczegółach odszumiłam troszeczkę, redukcja szumu i redukcja szumu kolorowego. Troszeczkę wyostrzyłam i daję otwórz. Jaką czułość miałeś ustawioną Chyba na aparacie? 200. 200, aha. I statyw? To było z montażu. Z Aha. tego montażu, co jest na wyposażeniu PTMA do śledzenia słońca. Także niestety trzeba było cały czas korygować, bo Bo o dziwo, uciekało. o dziwo, jak jest montaż do śledzenia słońca, to nie chce śledzić księżyca. Dziwne, prawda? Nie no, księżyc się spóźnia. Dobra, mamy to pierwsze zdjęcie. Robię tak. Umieść osadzone. Otwieram kolejne zdjęcie. Zastosuj poprzednie ustawienia. OK. I teraz tak, tutaj odhaczamy. Są dwie warstwy. Daję tu na połówkę, żeby zobaczyć. Nie, sorry, przepraszam. Nie było tylko zdjęcia. Następne. Umieść osadzone. I teraz jak damy 50%, to widać, że no niestety montaż nie tego Nierówno prowadzi. nierówno jest, więc biorę tym narzędziem przy kryciu 50, staram się wyrównać księżyc. Pięknie. Super.
Oj, za bardzo. O. No jest. Jest, dobra, super. No bo... A to czarne zdjęcie, co wpada, to co to jest? Właśnie nie wiem, dlaczego ono się robi czarne. Normalnie Aha. się nie robiło. No. Też robię, zastosuj poprzednie ustawienia. W ten sposób są wszystkie jednakowo obrobione, tak? Tak. Daje 50% tu opaskity, krycie. Już I coraz też. bardziej tam znika. I teraz znowu księżyc wyrównuje. Widać, że znika, prawda? Tak. I następne zdjęcie. Jakie to było to poprzednie? 63. Też zastosuj poprzednie ustawienia. Trzeba księżyc wyrównać. Księżyc wyrównać. Tym narzędziem, co tu jest ten krzyżyczek, to widzicie go, prawda? Tu, o tu. Jak gdyby takie wyostrzenie. Nie, One nie, to się przesuwanie. Przesuwanie jest. składają się, bo rotacja Tak, tak, pola tak, tak, jest. tak, tak. To znaczy, Ja to jest to kwestia tego, że ten montaż nie prowadził nie prowadził równo, nie był. równo, No. Tak, tak, bo nie tak, do tak. słońca. No i tak trzeba tutaj tak wycyzelować, żeby Jaka to księżyc wersja wyrównać. Photoshopa jest? Przepraszam. To jest ta Creative Cloud, czyli ta, co jest uaktualniana na bieżąco. Ja przepraszam, nie stać na to. To jest 50 zł miesięcznie abonament. To są tak podstawowe operacje, które tutaj Kasia robi? W każdej wersji będą. Umieść osadzone. Następne zdjęcie. Tak samo te poprzednie Tak. ustawienia. Znowu. Ja przy okazji chcę się przywitać. Dzień dobry, Cześć, dzień dobry. witamy, witamy. Tylko chwileczkę przerwałam. W ciszę się. W ciszę się wbiłaś. Tak. A powiedz mi, proszę, Kasiu, ile czasu ty musisz to robić? Takie coś? No teraz to robię chyba ile? 10 minut? Po Tak, ale 30? ostatecznie, żeby uzyskać rezultat. A to wiesz co, to nigdy nie wiadomo, bo to zależy Aha. od zdjęcia. Od materiału, jaki jest. Od tego, jaki mam pomysł na I to jest zdjęcie. Photoshop, tak? Photoshop. Aha. No ale taka nagroda, jaką ciebie spotkała, Kasiu, No. No to właśnie, było gratulacje. Tak. Dzięki. Wypracowane to było. No skoro tak, takie uznanie, tak wysoko, no to Ktoś zauważył wreszcie. Nie jeden Amerykanin tam się mocno w głowę podrapał. Bardzo ciekawy pomysł był z tym zdjęciem, naprawdę. Tak, tak. No. To było super. No i właśnie to tak trzeba potem sobie. Naprawdę to ta składanka, co nie, miała spory udział. Tak. No bo tak chciałam jakiś inny sposób przedstawić, no bo
Tak Właśnie na zdjęciu ciężko jest jak się to. tranzyty pokazuje, no to już to Petr Choralek zrobił taką wersję, jakby tranzyt, że to przed księżycem i za księżycem było. Dobra. Łatwiej to na filmie pokazać, a na zdjęciu nie za bardzo tak łatwiej. No ale Jak ona znika. to co No. wyszło i to co zostało pokazane, to było super. Tak. Umieść osadzone 931. Ja tam trochę widzę, ten komputer musi policzyć. Tak, No, no to wiadomo. dosyć mu się tam tego czasu schodzi. No, przy stakowaniu jeszcze więcej. Tak. Tu na szczęście nie trzeba było stakować, ale trzeba było wyrównywać. A gdyby szedł tak prawidłowo, to by już nie trzeba było Nie wyrównywać. musiałabym wyrównywać, tak. A przy jakim, przepraszam, bo ja się trochę, wybaczcie, Aha. spóźniłam, trochę jak trochę. Jednym słowem, jaki ty masz montaż, żeby to tak właśnie. Tomek, jaki to jest montaż? Mamy kanapkę, Aha. nie. To jest Solar Fine. To jest w ogóle nie do tego, ale był lekki. no właśnie, dlatego był. No i teraz, jak już mamy całą tą serię tych zdjęć, to robimy mieszanie jaśniej. Każda z tych warstw. Jaśniej. Coś błysło na niebiesko. A ta Wenus w jakiej fazie była? Chyba z 50%. Kwadra była chyba pierwsza. Aha. Jakby była w pełni, to by było może lepiej widać bardziej. No i teraz trzeba poprzesuwać te. Jakby była w pełni, to byłaby mniejsza. Aha. No, mniejsza, mniejsza. Aha. Czym ty to przesuwasz? Tym Nie wspominajcie, A, że tym w co. pełni to byłaby za słońcem. Aha. Właśnie, zastanawiam się, czy ona w ogóle może być w pełni. Oczywiście. No to musiałaby być nad słońcem albo pod Nad słońcem. słońcem albo pod słońcem, albo za słońcem ewentualnie. No i teraz to już łączysz, Kasiu, tak? To znaczy je rozdzielam, te Rozdziela, bo były wszystkie na wszystkie były jednym. na jednym i cały czas tym krzyżyczkiem Tak. O mniej przesuwam. więcej tą samą O, odległość, nie? no. No. No No i wiadomo, że jak to robiłam sama w domu, to troszeczkę spokojniej i lepiej zrobiłam ręce to. tak nie drżały. No. No. Normalne to jest. Nie, no No. wyszło ci, Kasiu, idealnie. No i tak to wygląda. Tą warstwę, którą chcę przesuwać, to trzeba tutaj I zaznaczyć. podświetlić. O. Tak. No i dobra, i super, super. I to jest tak, potem bierze się, kropuje się. No i przytnij. I Tak. popatrzcie, Tak. Olimpusem można zrobić. Obraz, kadruj. Mam. Dobre. Oczywiście, no nie jest to tak jak to oryginalne zdjęcie, ale zasady No. No zobaczyliście, prawda? jasne, super. No i potem wszystko zaznaczam. Spłaszcz obraz albo scalaj warstwy i to jest końcowy efekt.
A Kasiu, a już żeś nie lubiła, jak ci wyszła po tej ciemnej stronie? Wiesz co, zaraz ci pokażę. Bo to jest naprawdę trudno wtedy. Jak wyszło, tak? Tak. Bo tutaj ona weszła, schowała się. Ale teraz tam dalej jest już tak samo Wiesz co, jak... jak wyszła, to było dużo chmur wtedy. Aha. Ale poczekaj chwileczkę. Dzisiaj po powrocie Apoda przeglądał, akurat wnuczek obserwował 10-letni i mówił, dziadek mówił, ale tutaj takie księżyce w trójnie widać na niebie. Bajka, bajka. Ojej, Junio. Czekaj, bo chciałam jeszcze pokazać. Bo to było zakrycie. Tak, tak. Tu się zakrywało, zakryło. Już no. Za tym ostatnim już nie ma. Czyli jest tam z tyłu, za księżycem. A że tego księżyca to tylko kawałeczek widać. Bo to bardzo ładnie widać, tak? Super. Dobrze, że był taki mały rogalik, to akurat można było dosyć blisko umieścić. Tak, ale teraz jak masz, żeby pokazać, jak to wyszło z tyłu, to wiesz, to też jest trudno, bo nie widzisz W którym momencie, tak. No tego ale ja. końca. Ale można zdjęć dużo zrobić i też w podobny sposób można. Poczekajcie jeszcze sekundkę. Jeszcze wam pokażę. O, tak wyglądały te obserwacje na dachu. W ten sposób. Takie były piękne, piękne halo słoneczne było. Ale niestety, te chmury nam przeszkadzały później przy obserwacjach odkrycia. O, to jest właśnie ten zestaw. Widzicie ten montaż? Tak. Teleskop EDEC nasz, te moski i mój Olimpusik. No i one właśnie tak się zbliżały, zbliżały. I... O, o, i później, i to później jest przyszły tak. No, przyszły odkrycie. Chmury i tak jest odkrycie. U mnie cały czas były, a jeszcze bardziej gęste. Ale tutaj ta chwila to ona wystrzeliła. To tak. No, no bo nie widać, ale nie, ona też po trochu się wysuwała. Tylko że trudno było to zobaczyć, bo niestety te chmury przeszkadzały. No właśnie. Ja równolegle oglądałem z Bergen i od Wójcickiego, bo akurat to Wójcicki przegapił. Nie było łatwo. To ja może na chwilę pokażę ale jeszcze swoje. Tylko jeszcze jedną tylko rzecz chciałam Aha, powiedzieć, dobrze. Że jak zwykle w godzinie zero montaż zaczął sygnalizować, że mu się baterie wyczerpały, ojej. ale jeszcze ciągnął. I no dosłownie 3 minuty przed zakryciem aparat zgłosił, karta jest zapełniona. Ojej, ja mówię, no nie ma kamera. Nie. Ale na szczęście na spokojnie wyjąłem kartę z plecaczka i tak, żeby za bardzo nie poruszyć A możesz montażem, jeszcze raz wymieniłam. pokazać tego Edka? Już chwilunia. Pokażę filmik, będzie łatwiej, co? No, pokaż tam, jak robiliście. Tylko sekundkę, bo się zagubiłem w swoich tych. Za dużo tego jest. Tak, będzie tak, tak, hop, siup. Dobra, mamy to. No, jest, otwarło się. Czekajcie, bo to dźwięk trzeba udostępnić. Teraz drugi. Jesteśmy po odkryciu
Wenus przez Księżyc, wcześniej obserwowaliśmy zakrycie. Kasia, jak się podobało? Bardzo mi się podobało. Teleskop pięknie współpracował z moim aparatem, jestem zachwycona. Super. Powiedz, jak Ci się podobała obserwacja? Bardzo mi się podobała obserwacja. Super. Zobacz, jeszcze fazę. Andrzej, parę słówek, jak to widzisz? Pięknie było, tylko Wenus była ubrana. Chmury niestety, ale widać było. Dobra, Mateusz, jak u Ciebie? Świetny materiał zebrany, będzie na grupie dzisiaj. Ekstra. Lecimy dalej. Krzysiu, jak tam u Ciebie wrażenia z obserwacji dzisiejszej? No, rewelacja. Pogoda dopisała przede wszystkim, to jest to, co gwarantuje ten sukces. Nie, nie bardzo. Ale wrażenie jest niesamowite. Teleskop spoko, okular jeszcze fajniejszy. I zobaczcie, pogoda bezchmurna, praktycznie niebo. Piękna panorama Warszawy z dachu z CNK. Maciej, proszę jeszcze parę słówek, jak się podobało? I do Pani, jak się podobało obserwacja? Bardzo się podobało. Wspaniałe, naprawdę. Szkoda, że tak krótko. No niestety, następnym razem też będziemy coś obserwować, także do kolejnego razu. Pozdrowionka, dla mnie też było super, ekstra. Rano obserwowałem, jak Księżyc zbliża się do Wenus od godziny 4. Teraz widzę też odkrycie. Piękna faza Wenus, także super udana obserwacja. Pozdrowionka dla wszystkich. Cześć.